Pokój i dobro. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 21. Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebie z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje i zaraz je puści. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka. Powiedzcie córze syjońskiej: oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślice i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze. Inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida! Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: kto to jest? A tłumy odpowiadały: to jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni. Powywracał stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie. I rzekł do nich: napisane jest: mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinie zbójców. W świątyni podeszli do niego niewidomi i chromi i uzdrowił ich. Lecz arcykapłani i uczeni w piśmie, widząc cuda, które uczynił, i dzieci wołające w świątyni: Hosanna synowi Dawida, oburzyli się i rzekli do niego: słyszysz, co one mówią? A Jezus im odpowiedział: tak jest. Czy nigdy nie czytaliście: z ust niemowląt i sących zgotowałeś sobie chwałę? Z tym ich zostawił. Wyszedł poza miasto do Betanii i tam zanocował. Wracając rano do miasta, odczuł głód. Widząc drzewo figowe przy drodze, podszedł ku niemu, lecz nic na nim nie znalazł oprócz liści. I rzekł do niego: niechże już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc. I drzewo figowe natychmiast uschło. A uczniowie, widząc to, pytali ze zdumieniem: jak mogło drzewo figowe tak od razu uschnąć? Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie tylko z figowym drzewem to uczynicie, ale nawet jeśli powiecie tej górze: podnieś się i rzuć się w morze, stanie się i otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą będziecie prosić. Gdy przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, i ja wam powiem, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. On również im odpowiedział: więc i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego
i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice przed wami wchodzą do królestwa. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie: właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Kto upadnie, ten kamień rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że to o nich mówi. Toteż starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Ten 21 rozdział Ewangelii Mateuszowej jest początkiem ostatniego etapu ziemskiego życia Jezusa. Jego wjazd do Jerozolimy jest już w pewnym sensie początkiem jego męki. Jerozolima, najważniejsze miasto dla Żydów, staje się miejscem, gdzie Jezus ma złożyć swoją ofiarę, ofiarę z samego siebie za zbawienie świata, za moje zbawienie, za twoje zbawienie. Już od początku w Jerozolimie napotyka na potężny opór ze strony faryzeuszów, ze strony uczonych w piśmie, arcykapłanów, tych wszystkich, którzy przynależą do zinstytucjonalizowanej religii. Jest wielkie niebezpieczeństwo w zinstytucjonalizowanej religii, ale ono nie dotyczy tylko tych, którzy są w kuriach biskupich. Dotyczy także mnie i dotyczy ciebie, bracie i siostro, bo istotą tego problemu, który mają faryzeusze, jest to, że zamienili oni doświadczenie żyjącego Boga na zestaw zwyczajków i tradycji, których chcą na siłę przestrzegać, nawet wtedy, kiedy idą one wbrew temu, co Bóg im przykazuje. Faryzeusze mają zatwardziałe serce, jak pokazuje im Jezus, mówiąc, że celnicy i prostytutki się nawracają, a wy nie potraficie się nawrócić, bo jesteście przekonani, że wiecie lepiej. Dlatego to królestwo będzie wam zabrane. Zostaniecie wyrzuceni z tej winnicy. Niech te słowa będą dla nas przestrogą w tych ostatnich dniach Adwentu, abyśmy nie skupili się tylko na tym, do czego się przyzwyczailiśmy, na naszych zwyczajach religijnych. One są wartościowe, ja ich wcale nie krytykuję. Ale nasze doświadczenie żyjącego Boga nie może się ograniczyć do choinki, sianka pod obruskiem, śpiewania kolęd, ale musi być doświadczeniem żywej wiary. Jeżeli pozostaniemy tylko na poziomie zwyczaików,
uschniemy jak to drzewo figowe, które Jezus przeklął, bo nie przynosiło żadnego owocu. Chciejmy, bracia i siostry, przynosić owoce wiary. Niech to będzie naszym celem na ten dzisiejszy dzień Adwentu. Dobrego dnia.